biegniemy zabić, 100%, nie robi żadnych tasków, tylko biegnie. Oj, byczki, jest przypał. Dwa ciała leżą na środku przed reaktorem. Bezu szukał killa. Dobra, nie, Bezu, to jest podejrzane. Co to kurwa jest za propozycja? CO?! O, jesteśmy imposterem, nice. Dobra, myślałem, że to ktoś od nich. Nice. Ej, dobra, jak będziemy szli razem, to będziemy mieli przynajmniej alibi. Dobra, gdzie działa? Gdzie, gdzie skończyliście? Hodo, hodo, gdzie skończyłeś? Na dole w elektryku. Z Bezem zresztą. Okej, okay, a wy tam robiliście taski? Tak. Ja dopiero co wbiegam w sumie. Wy mówicie, że robiliście taski w elektryku. Ja nie powiedziałem, że zrobiłem task. Dlatego mówię. Znaczy nie, ja zrobiłem na początku task na górnym elektryku, później poszedłem na dół. Ale no właśnie do tego chcę dojść. Hodo mówi, że niby tego. Teraz skończył w elektryku. Bezu mówi, że dopiero wchodzi do elektryka, wiecie gdzie chciał. Ciało jest tam, gdzie się naprawia światła. Imo to są dwóch impostorów. No ja dopiero wchodziłem do elektryka, ziomuś. I already voted. Na kogo? No na Hodo. Targetujmy youtubera. Ja ogólnie Hodo nie widziałem, a on mógł mnie widzieć przez Imposter Vision. Ale stary, ty mówisz, że wchodzisz do elektryka, a tam ciało jest na praktycznie. Czy ktoś był z Lordzikiem teraz, jak znajdował ciało? Bo jednocześnie to może być total self-report i zwalanie na innych. Ale ludzie, zanim ja jeszcze podałem miejsce, gdzie jest ciało, oni już obydwoje powiedzieli dwa kłamstwa. Hodo powiedział, że jest w elektryku, to już było rzeczywiście po pierwsze podejrzane, a po drugie Bezu, że niby wchodził do elektryka, a go tam nie było i to ciało tam przecież leżało. Siedle naprawiam elektryka. Skąd wiesz, że go tam nie było? Bo go nie widziałem. Beza w sensie. Ja dopiero no, mógł być na górze, tak? Nie miałem żadnego reporta. Ale mówisz, że wchodził dopiero, to co? Nie, ja po prostu mówię o sobie, ja mówię, że Hodo nie widziałem, że on mógł mnie widzieć przez Imposter Vision. Nie ma, skipuję Wolta, bo nie ma dowodu. Ja też bym skipował. Kurwa, dobry jest koleś. Dobry jest. Teraz ja, dobra, ja w tej rundzie udaję, że robię taski i nic mnie nie obchodzi. O, teraz tutaj zrobię niby zadanie, żeby mieć plecy. Udajemy, że weźmiemy paliwo. Hello. Dobra, mamy paliwo. Udajemy, że idziemy je wlać. Kurwa, Lordzik jest za nami. On zna te timingi na 100%. To jest kurde tryhard. Kurwa, trochę jest teraz przypał, bo nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. Do it! Just do it! Just do it! Yes you can! Just do it! God damn it! Hodo na pewno. Bez ustawkoło mnie, wydaje mi się, że zdążyłem zanim poleciał double kill zgłosić, ale nie jest zapewne. Ja też chciałem zreportować ciało. Czy ja mogę coś powiedzieć? Bo jakby co, jak to, z tego wybrniesz? Jakby co, to Marmot ma jakby w swojej historii gry takie zagrywki typu kill i zwalanie na kogoś. Skoro staliśmy w czwórkę, a poleciał kill, to albo Hodo odwali coś bardzo głupiego, albo po prostu Bezu też jest impostorem, któremu nie wyszedł double kill, bo ja zdążyłem zgłosić i teraz próbuję udawać, że też chciał zgłosić. Także... Albo ty nas zabiłeś i zgłosiłeś i kurde, tak jak zresztą zrobiłeś z Bartkiem. Znaczy, nas? Czekaj, nas? Było widać jak zabijasz. Okej, dobra, czyli faktycznie Bezu być może jest czysty i po prostu Hodo nie wiedział o ważnej rzeczy. Jebać kłamców. Ty wiesz, mogę się nie przyznawać, to policja. Dalej byśmy nie mieli pewności. Czy jest impostorem. Trochę się nie udało, myślałem, że Bezu ogarnie i kliknie tego double killa. Jakby to wyszło, to by było zajebiste swoją drogą. Zobaczymy, co Bezu wymyśli, ale teraz jak jest podejrzany, to ciężko. O dobra, zajebał Lordzika. Ej dobra, on chyba kitra się teraz w tych i będzie chciał zabić tą kiełbachę, zobaczymy. Dobra, znaleźli, zobaczymy. Kto by w elektryku właśnie, kto by w elektryku właśnie? W tym momencie ja byłem strzałem. Strzałowałem, że jest czysty, bo jak robił med, ja to miałem kolejkę do niego. Ale na końcu to gdzie byliście, przepraszam? Bo kill jest w elektryku, czy kill jest w górnym engine, górny engine. Okej. Strzał nie, bo strzał przed prawej strony. Powiem tak, kogo nie było z wami? Bo jest jedna osoba, która w momencie, kiedy było zgłaszane ciało, przewentowała sobie 4 razy, kurde, przez pół świata. Teraz kwestia, żeby wyeliminować, kto to był i tyle, bo ja byłem w adminie w tym momencie. Albo Bezu, albo jednak może nie. Ja mówię, Marcel. Ja stałem... Ja dalej uwzględniam od ty, że Marcel self ten report. Czekajcie, co? Ja, był. To jest dobra strategia, jak ktoś was podejrzewa, to wciskacie sobie soundbite telefonu i sorry, ktoś do mnie dzwonił. Ostatecznie, w momencie reporta, czy dwie osoby, które były w elektryku, widziały się nawzajem? Tak. Ja widziałem Shao. Okej, czyli policja i kiełbacha wyeliminowani, czyli albo Marcel, albo Bezu. Jeśli Marcel jest niewinny, bo był widziany na skanie, no to Bezu 100% i tyle. Czemu ja nie... Zgadzamy się? Dobra, czyli jeśli nie Bezu, to w sumie nie mam pojęcia kto. Ja bym wam chciał tylko powiedzieć, bo to... będzie koniec, że impostorzy coś takiego zrobili, że zbugowali grę, bo... kliknęli i Hodo i Bezu kliknęli killa na mnie. Miałem dwie animacje, że zabijają mnie dwóch impostorów na raz. Tak? Tak. A ja właśnie tak się dziwiłem, czemu nie ogarnąłeś, że razem robimy. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału.
Gotowe? No to lecimy dalej. Dobra, ja muszę jakąś strategię na crewmate'ów. Idę do kamer, będę obserwować. Chyba, że Kiełbacha biegnie mnie zabić. Jednak nie idę na kamery. Idzie mnie zabić, 100%, nie robi żadnych tasków, tylko biegnie. Dobra, tutaj są ludzie, okej. O, Kiełbacha nie ma zabijania. Patrzcie, nie biegł do żadnego taska, tylko stanął, bo nie wiedział, co ma robić. Gdzie jest Kiełbasa? Uciekł, jest dużo ludzi, dlatego uciekł. Trzajcie? Chyba jedna osoba jest podejrzana, bo stamtąd biegła, jest to marmocik. Przepraszam bardzo, czy ale zbiegałeś na dół z Noxim? Ciało było na uploadzie na górze w wyglądach. Ja byłem w Navigation i się cofnąłem jeszcze raz, bo tam Noxi tak dziwnie stał i się patrzył na dolara chyba. Ja obserwowałem ludzi po to, żeby wiedzieć, czy pasek wzrośnie. Dobra, dajcie się Hodo wypowiedzieć, bo on się próbuje wypowiedzieć już trzeci raz. Dzięki Kiełbacha, bo właśnie o tobie chciałem. Ja mam pewne podejrzenia co do Kiełbachy, tylko chciałem wam przekazać. Rozbiegamy się, ja biegnę w kierunku kamery, Kiełbacha idzie za mną cały czas. Biegł za mną całą drogę aż do elektryka. Dopiero w elektryku zobaczył, że tam jest ktoś inny, więc popatrzył, że wszyscy są w tym samym miejscu i wybiegł. I tyle go widzieliśmy w tej rundzie. Ja mam alibi, ale nie, bo ja nie wyszedłem, ja wróciłem tam, zacząłem robić taska. Dobra, ja jedę za nim. Ja coś czuję tutaj. Śmierdzi mi tu impostorem. Robimy upload, dobra. W momencie, kiedy wchodziłem do elektryka razem z Marcelem, zgasło światło, Marcel poszedł do góry. Zanim jeszcze dotarłem do miejsca, gdzie się wyłącza światło, mijałem Beza, który wychodził totalnie z elektryka, nie wiadomo dlaczego. Jak wyłączyłem światło, co zajęło sekundę, od razu poszedłem do góry na wencie z trup Marcela, ale myślę, że przeciwnik nie wentował, tylko po prostu jest to Bezu, który w tym momencie wychodził z górnej części elektryka. Dziękuję, do widzenia. Tak, Marcel wchodził na górną część elektryka, ja wyszedłem z elektryka, światło dopiero wtedy zgasło. Marmu tam wchodził, nie wiem, może zabił, może złapał się. Jak... To jest jakby co słowo przeciwko słowu, nie? Ja bym na razie skipnął, jak chcecie możecie mnie na spokojnie obserwować, ja nie mam z tym problemem. Kurde, nie wiem teraz co mam uważać. Adi bardzo dobrze kłamie, nie słychać po nim nic, a nic. Dobra, tu jest Teszu, patrzy na admina, dobra, patrzy na admina. Chyba to nie jest za duże, ale mimo wszystko. Oj, byczki, jest przypał na tapecie. Dwa ciała leżą na środku przed reaktorem. Dwa w tym samym miejscu, musiał być double kill. Jest jeden problem z double killem, bo ja teraz siedziałem na adminie. Wszyscy ludzie, których widziałem, byli pojedynczo, nie? Swoją drogą Marmot umarł. Dokładnie, ja będę był podejrzany. Dobra, Teszu, chciałbym powiedzieć, że wiedziałeś, jak ja byłem po prawej stronie przy nawigacji, był tam też Kiełbacha. Czy jest ktoś, kto nie miał alibi? Ja, jakby co, to ja naprawiłem teraz lightsy, więc nikt inny tego nie zrobił, bo nikt nie przyszedł do elektryka. Ufam tylko Toyotaszu w tej rundzie. Ja tobie nie ufam, więc... No, skoro tak, to głosujemy na Beza. Po tym, co mówicie w tej rundzie, to ja mam wstawiał Noxiego, no bo blisko jest jednak ten... Dobra, głosuję Admina, blisko. Jolo, zbyt spokojny głos. Idziemy po głosie. Idę sam, pierdolę. Nikt nie widział, że tu idę chyba. Jak będą oskarżać, to chuj. Dobra, chyba bezpiecznie się będzie górą nam przedostać, bo tam widziałem na dole sporo osób. Dobra, zostało bardzo mało zadań. To teraz tylko się trzymać w kupie. Bezu szukał killa. Szukał killa. Przez nas tu zamknął. Dobra, siedzimy z Bezem i wygraliśmy to. Tylko ktoś musi zakończyć zdanie, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakiś duch. Dobra, nie zgubić Beza, nie zgubić Beza. On śmieć chce się tutaj gdzieś wymknąć. Żadnego zdania nie podchodzi. Teraz włączył to! 100% to włączył. Ja pierdolę, jakie emocje, proszę państwa, jest endgame, zobaczcie ten paseczek. Dostało nam prawie nic. Dobra, ja za Bezem. Dobra, dead body found. Zagrajmy może najbardziej safe. Hodo, ile masz tasków? Ja mam wszystko zrobione. Ja mam wszystko też zrobione. Nie, wait, Szało. Czekaj. Ja powiem, jakie taski mam. Szało, ty masz taska? Tak, ja mam i chcę to powiedzieć. Bezu powiedział, że nie ma taska. Ja z Hodo byłem ciągle razem. No to Bezu zostałeś sam. Jeżeli chodzi o to, że ja z sobą, Hodo, mamy taski zrobione. Tak. Bezu mówi, że ma taski zrobione, czyli biorąc pod uwagę, że Szało jest impostorem, powinniśmy skończyć grę. Duchy też mogą mieć taski, pamiętam. Dobra, ja mam ostatnią sugestię na tę grę. Możemy zagrać jak pusie i wygrać na taski, albo w spektakularny sposób szachu ja wyjebać. Dobra, nie, Bezu, to jest podejrzane. Co to kurwa jest za propozycja? To jest Bezu, 100%. Głosuję na niego. Kto zagłosował na mnie w tej chwili, zagłosuj na szachu, ja będzie remis, może dokończyć taski na spokojnie. Nie, nie słuchaj go. Zgłosuj na Beza i go wypierdalamy. Teraz mu nagle nie przeszkadza to, że zagramy jak pusie, tak? Bo tak, poczuł na sobie dwa wołty. Pamiętam, że to ty byłeś najbardziej podejrzany wtedy, kiedy z Marmotem się kłóciłeś. Dobra, nie, Bezu, śmierć. Dobra. Przeczytany został, kurwa. Za dużo mówiłeś już to nam pod koniec. CO?! O nie! Chodzi. Ja się boję podejść do nich. Któryś z nich jest mordercą. Gra!
wygramy. Co wtedy my to wygraliśmy? Bo duchy skończyły ten? Teraz jak gadaliście, na samym końcu też powiedział, że Shao był razem z Kiełbachą. Jakby to powiedział od razu, to myślę, że mogłoby być inaczej.